Cześć, Bartosz Lenkiew z tej strony, z easyhome.pl. Dzisiaj porozmawiamy trochę o rozliczeniach z lokatorami. O rozliczeniach w zasadzie końcowych, ale to jest konsekwencja rozliczeń comiesięcznych. Słuchaj, ja wiem, że odnośnie rozliczeń to być może powiesz, ale przecież ja rozliczam lokatora, on mi wszystko płaci, jest wszystko pięknie. Wszystko pięknie jest, dopóki się nie wyprowadzi. Tu jestem w tej chwili na zdanym dopiero co wczoraj mieszkaniu. Mieszkanie wygląda super, lokator był naprawdę super, ale powiem tobie, że ja jestem z nim rozliczony co do grosza wręcz. I o co chodzi? Chodzi o to, że ja teraz już się nie obawiam, że zakład energetyczny za miesiąc jest, w tej chwili jest połowa grudnia, tak 2023, że po 31 zakład energetyczny wystawi mi fakturę, że tyle i tyle mam do zapłaty, gdzie ja tego prądu nie naciągnąłem, tylko naciągnął mój lokator, że nie, zakład gazowniczy to samo nie zrobi, tak? Czyli nie będę miał niedopłaty tam w tych rachunkach. Czy cokolwiek się dzieje odnośnie właśnie takich spraw, na przykład za wodę, gdzie woda jest rozliczana dwa razy do roku, to jest koniec czerwca i koniec grudnia, a teraz jeszcze jest połowa grudnia, czyli nie mamy tego końca, gdzie zarządca budynku, administrator będzie chodził, czy tam będą sprawdzać radiowo w tej chwili, kto ile wody zużył i będą rozliczać tą wodę. Więc jeżeli woda by była większa, zużycie by było większe niż wpłacane zaliczki, no to by było manko tak zwane, tak? Czyli miałbym problem i bym musiał ścigać lokatora. Ale powiem tobie tak, jeżeli rozliczasz się z lokatorem na koniec mieszkania, na koniec jego zamieszkania w twoim lokalu, czy sprawdzasz, jest wszystko ok, rozlicza się z nim z kaucji, no to do widzenia, tyle go widzieli, tak? I teraz cokolwiek wyjdzie później, że coś znajdziesz albo dostaniesz rachunek, naprawdę są nikłe szanse, że ta osoba tobie zapłaci za to. No i jak z tego wybrnąć? Ja widzę w ogóle ogólnie, jestem zdziwiony, że tyle osób ma jeszcze z tym problem. Powiem tobie tak, ja lokatorowi zawsze, znaczy lokatorowi potencjalnemu zainteresowanemu, zaraz będę wystawiał na rynek tą ofertę tego mieszkania, spotykamy się, patrzę kto to jest, okej, okay, ma na kaucję, ma na to, na tam. To jest, fajnie się z nim rozmawia. Dwa, zawsze prezentuję mu formę rozliczeń. Mówię tak, słuchaj, powiedzmy, jest koniec miesiąca, czyli mamy i początek nowego miesiąca. Mamy styczeń, tak? Styczeń do luty, płacisz mi, jak zaczynasz najem, płacisz mi tak, czynsz najmu. Czynsz najmu to jest wynagrodzenie dla mnie, jako właściciela danego mieszkania. I tutaj powiedzmy 1000 zł. Do tego płacisz mi to koszty stałe utrzymania nieruchomości. I ja dobrze wiem, ile to jest, bo dostaję takie tak zwane, no powiedzmy, czynsz ze spółdzielni, tak? Tak, to są ogólnie opłaty eksploatacyjne, tak? I tam widzimy różne rzeczy. Tam jest na przykład opłata za sprzątanie, za windę, jakiś podatek może być, nie wiem, za domofon do dopisu i tak dalej. To jest to. Taka rozpiska tego, za co się płaci, tak? O, eksploatacja, oczywiście wynagrodzenie dla zarządcy budynku, fundusz remontowy, to jest też bardzo ważne, o, wywóz nieczystości i tak dalej, i tak dalej. Więc tam są te wszystkie opłaty, więc wiem ile one wynoszą, więc płacisz mi czynsz najmu i te opłaty do końca stycznia. Powiedzmy, że te opłaty są 500 zł. Płacisz mi 1500 zł. Natomiast te opłaty, które są tutaj wymienione, zawierają na przykład wodę. Woda ciepła, woda zimna. Ja wyrzucam te opłaty. Powiem tobie dlaczego, zaraz. Teraz tak, jest koniec stycznia, jest początek lutego. I teraz, drogi lokatorze, w lutym do marca zapłacisz mi czynsz najmu, te 1000 zł,
plus opłaty stałe, te 500 zł, plus to, co zużyłeś w styczniu. A zużycie, tak, ja to nazywam mediami, tak? To jest gaz, prąd, woda ciepła, woda zimna, etc. I te rzeczy, które zużył, fizyczne zużycie, zapłaci mi z dołu. Wszystko mi płaci z góry, a to mi płaci z dołu, czyli to woda ciepła, woda zimna, prąd na przykład i gaz, tak? To mi zapłaci. Ale skąd wiadomo, ile ma mi zapłacić, bo no, ja jeszcze nie dostałem faktury z Enei na przykład, nie dostałem faktury z PGNiG, więc nie wiadomo, tak? Liczniki są spisywane raz na 6 miesięcy. No i właśnie o to chodzi. Słuchaj, ja spisuję wszystko co miesiąc. Proszę lokatora, lokatorze, dzisiaj jest umowa najmu, podpisujemy, jest 1 stycznia, podpisujemy umowę do końca stycznia i w dniu podpisania umowy spisujemy liczniki. Ale koniec stycznia, ostatni dzień stycznia, proszę go, żeby zrobił zdjęcia liczników. To jest wodomierz zimnej wody, ciepłej wody, nie wiem, gazomierz albo licznik prądu elektrycznego, żeby był stan tego licznika podany. Jest stan, mamy stan, wiem i jakie jest zużycie. Zużył na przykład 100 kWh, zużył, nie wiem, 12 metrów sześciennych gazu bądź 3 metry sześcienne wody ciepłej i 6 zimnej. Wtedy ja go fizycznie mogę rozliczyć, bo wiem ile kosztuje metr sześcienny wody zimnej, wody ciepłej i wiem z poprzedniej faktury, na przykład z Enei, ile kosztuje 1 kWh i dodatkowo koszty stałe. Tak? Czyli, bo tutaj też trzeba zauważyć, że na przykład jak masz gaz i prąd, są tam dwie opłaty. Jest opłata zmienna i stała. Stała to jest taka, że zakład jest w stanie dostarczyć tobie na przykład, nie wiem, prąd czy gaz, ale za to kasuje sobie. Tak? Kiedyś to były dwie pozycje, teraz ich i one się mnożą jak króliki, te pozycje, tak? Jest tam kilka, co najmniej, szczególnie w prądzie, tak? Opłata za to, to nawet nie wiem, za co płacisz i to jest każda osobna spółka. Niestety, no, okej, jak chcesz, to możesz zrobić przewrót narodowy i to zmienić. Natomiast taka jest rzeczywistość. Jak to teraz obliczyć? To jest dość, no, może być skomplikowane z obliczeniem, dlatego proponuję swój program, którym ja wyliczam od 2000 bodajże chyba 6 roku mieszkania swoje oraz te, którymi zarządzam, bez żadnych strat finansowych. Ja od 2006 roku, jak ten excelowski program wprowadziłem, nie mam żadnych strat. Mój lokator jest rozliczony co do grosza na koniec najmu. Ja nic nie dostanę, żadnej nadpłaty, niedopłaty i tak dalej. Jak przychodzi nadpłata, to lokator mi trochę mniej zapłacił, bo za fizyczne wykorzystanie. Jak przychodzi niedopłata, to lokator mi nadpłacił w miesiącach tych i mam tą kasę już, żeby pokryć tą nadpłatę od zarządcy, na przykład w budynku za wodę. Tak więc dziwię się, jest no, naprawdę 2023 rok, a ludzie, kurczę, jak za króla świeczka, a to jeszcze niektórzy słyszałem, że dają książeczki lokatorom, żeby sobie chodzili i wpłacali. To jest w ogóle jakieś dla mnie no, wręcz porażające, bo tak tyle przekrętów sobie można zrobić. Nie ma się żadnej kontroli nad tym. Ty musisz mieć kontrolę. Dlatego ja mam kontrolę co miesiąc. Co miesiąc rozliczając tego lokatora, mam kontrolę, ile on zużył, czego i wiem, ile on ma do zapłaty. On też wie, ile ma do zapłaty i też jest spokojny, że go nikt nie będzie ganiał, nie wiem, jak już się wyprowadzi. Dlatego rób tak. Rozliczaj lokatora. To jest przede wszystkim, tak? To jest twój może nie obowiązek, ale ty rozliczając lokatora w ten sposób, czyli bardzo szczegółowo, no, pozbawiasz siebie ryzyka jakiś tam niedopłat, co jest w zasadzie teraz no, jakimś dziadostwem na rynku, no bo jak słyszę, o,
temu nie ktoś tam nie dopłacił, ten dostał niedopłatę i zdziwiony i tak dalej. Słuchaj, ja tutaj, ja wiem o tym, że to ciężko zrozumieć. Niektórzy moi klienci bardzo ciężko to przyjmują. A dlaczego? Bo ja chcę, żeby on mi płacił, powiedzmy, nie wiem, 1500, no i tam za wodę mam, no to 300 zł, więc 1800 co miesiąc. Ja mówię, nie, tak nie będzie. Nie będzie to 1800 co miesiąc, będą to co miesiąc różne kwoty, bo bardzo rzadko lokator wykorzystuje tyle samo wody, czy tam prądu, w jednym i w drugim miesiącu. Tak? W zasadzie to jest niewykonalne. Tak? Więc to będą to się różnić, te kwoty, natomiast one będą adekwatne do zużycia przez lokatora. Niektórzy nie mogą zrozumieć tego, mają z tym problem straszny, że raz dostaje, powiedzmy, nie wiem, 1900 zł, a drugi razem 1500 zł. Bardzo dużo tam mieliśmy. Oczywiście to jest jakiś ułamek procenta moich klientów, którzy nie mogą tego zaczaić. Mieliśmy jakieś tam problemy z nimi, daliśmy sobie spokój. Mówimy, że nie, to okej, okay. My to nie podejmujemy, znaczy rezygnujemy z zarządzania danym mieszkaniem. Oddawaliśmy wszystkie dokumenty, oddawaliśmy nawet mieszkanie z lokatorem wynajętym. Naprawdę fajne mieszkania były. I z fajnymi lokatorami. To fajnie chodziło, ale właściciel nie mógł tego zaczaić, dlaczego tak robimy. Pomimo miliona prób wytłumaczenia tego, tak jak tobie to teraz tłumaczę, rezygnowaliśmy i po, nie wiem, po roku czasu, czy po jakimś tam dłuższym terminie, ci sami ludzie odzywają się do nas, o jednak, kurczę, no fajnie było, to czy możemy wziąć jeszcze raz to mieszkanie w zarządzanie, bo jednak wyszło jak wyszło, tak? Czyli są stratni. Myśleli, że mają tak fajnie, mają te 1800, powiedzmy, złotych co miesiąc, a po wyprowadzeniu lokatora nagle przyszedł 1000 zł niedopłaty za to, tam 500 za to, ileś tam za to i po prostu są stratni. Tak więc no, uczą się na błędach, niektórzy niestety dalej się nie uczą na błędach. W każdym razie tobie mówię, jak ja to robię. Robię to za pomocą programu, aha, to jest system rozliczania wynajmu V2. V1 to w ogóle nawet sobie tam można pominąć. Dwójka, tutaj gdzieś tam będzie link, tam chyba pod spodem też zamieszczę link. Więc tymi programami, one są naprawdę proste, ale bardzo fajnie rozliczają tego lokatora. Zachęcam Ciebie do korzystania tego, bo będziesz naprawdę no, bezstratny na koniec roku. Czy tam w okresu wynajmu, tak teraz jest koniec roku. Dobra, to wszystko. Hej, cześć.